Nie, się po prostu ruszył. Bo jak odejdzie, to wtedy będzie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych dzisiaj do naszego miasta, którzy wraz z kowbojami i mieszkańcami zechcieli dzisiaj przeżywać prawdziwe kowbojskie przygody. Nasze miasto nie stanęło przypadkowo w tym miejscu. Stanęło na wielkim szlaku poszukiwaczy złota, którzy tędy zdążali na wilczą porębę, znad gór olbrzymich, nad potok niedźwiadek od XVI wieku, od dnia dzisiejszego wydobywany jest ten jakże cenny. Za poszukiwaczami, jak złe duchy, podążali również wyjęci spod prawa rewolwerowcy. Oni dla złota potrafili zabić i sami zginąć. A tutaj prawo stanowi i prawo egzekwuje szeryf. Jest on ławą przysięgłych, sędzią i katem zaraz. Na środku miasta stoi szubienica. Na niej napis Memento Mori, czyli pamiętaj o śmierci. Bo każdy tu może nosić broń. Ale pamiętaj, gdy tej broni bezpodstawnie użyjesz, skończysz życie na tej właśnie szubienicy. Wczoraj w barze była tęga awantura i strzelanina. Zabito barmana. Szeryf część awanturników zamknął w miejskiej więzieniu. Tam oczekują na sprawiedliwy proces i egzekucję. Ale ten, który zabił, uciekł i ukrywa się w osadzie obok. Szeryf będzie musiał wyruszyć w pogoń, by go pojmać i tutaj przykładnie ukarać. A w mieście atmosfera niepokoju i oczekiwania. Szeryf lustruje miasto. Wie, że z każdego zaułka, z każdego zakamarka wbite są w niego pełne żądzy i chytrości oczy rewolwerowców. A więc zajmijcie już państwo bezpieczne miejsca i na nich pozostańcie.
bo tutaj trup będzie ścielił się więcej. Tutaj kule będą świstały wam w uszy. Jeżeli komuś kula świśnie między uszami, znak to będzie, że nie żyje. Bo odkąd w naszym mieście stanął bank, grabarz powiększył cmentarz. Ma on wiele pięknych trumien dla wszystkich, którzy wyciągają ręce po nie swoje złoto, złoto. Na dźwięk słowa złoto panną w salonie oczy szeroko się otwierają. Na dźwięk słowa złoto rewolwerowcom same dłonie po broń się wyciągają. Kto ma złoto w naszym mieście jest panem życia i śmierci. A tutaj w jednej chwili można dorobić się bogactwa, w drugiej stracić wszystko, łącznie życie. I już widać, że w bramę naszego miasta wchodzi utrudzony zastępca szepty. Przebył daleką drogę, został podstępnie napadnięty przy krótkich stawach. Tam stracił konia i trzech swoich towarzyszy. Ale ładunek obronił i wnosi go do naszego miasta. Wraz z dostawcą po długiej obecności powraca również piękna Izabel, by tutaj cieszyć oczy rewolwerowca. Sam szeryf odprowadza swojego zastępcę aż pod same drzwi banku, by być pewnym, że tak cenny ładunek bezpiecznie zostanie tam złożony. Powoli dochodzą do banku. Z banku wychodzi bankier, by przejąć cenny ładunek. A uspokojony szeryf, że dzisiejsza dostawa przebiegła na wyraz spokojnie, wyruszy w pościg za zbiegłym rewolwerowcem. Co jeszcze wydarzy się w małym, sennym miasteczku? A po danym pościgu do miasta wraca szeryf. Udało mu się pojmać zbiegłego rewolwerowca i wlecze go na naście od strony salonu. Młody rzezimieszek, z daleka już widząc stojącą szubienicę, zdał sobie sprawę, że za momencik skończy się jego krótkie, ale jakże bezwzględne życie. Wczoraj szalami strzelał, dzisiaj za to zapłaci. Nie ma litości. Jedno polecenie powiesić. A zastępca wykona je bez mrugnięcia. Szeryf zaś wyrusza w pościg za resztą zwanego. Nie wie jednak, że jest to tylko chytry podstęp, by go z miasta wywabić. Minęło wynaczy rewolwerowca, a on prosi o ostatnie życzenie. Ostatni papieros. Ostatni. Ale nagle w bramę naszego miasta wjechał tajemniczy jeździec. Lustruje miasto. Wyciągnięta broni podstępny strzał. To sam Morgan oswobodził swój karabin. Mieli wisieć, a będą rządzić miastem. Fortuna zatoczyła się koło. Morgan wie, że w czynym złoście mają kieszenie. Dawaj wszystko, co macie. Udało się wygłaszać z banku. Strzały w banku. To rewolwerowcy
wychodzą na miasto, trzymając w rękach sakwy pełne złota. Jak przystało na prawdziwych mężczyzn, ruszają do salonu, by tam przepić część zrabowanej dzisiaj widów. A u drzwi czeka już na nich piękna Izabel, która olśniona dzisiaj blaskiem złota niczego im nie odmówi. A do pracy przystępuje grabarz. On jako jedyny najlepiej wychodzi na tych napadach. Po ostatnim kupił sobie nowe, błyszczące czarne nakierki. Odmierzy ciepłe jeszcze ciało zastępcy żelifa. Na widok grabarza sęp na kominie smakowicie się. A z banku wypada śmiertelnie ugodzono, że bankier i odda swoje ostatnie tchnienie. Nie chciał oddać złota, odda życie. A grabarz zaciera dłonie, bo rodzina bankierska wykupi najpiękniejszą trumnę i najlepsze miejsce w salonie. Awantura i strzelanie parowodelcy pozbywają się ostatnich świadków swoich poczynków. Mają broń, tequilę, co mieć również dziewczęta, porywają Izabel, a ona broni się i krzyczy. Ale nie dlatego, żeby nie lubiła tego robić, nie, wręcz przeciwnie. Ale nie będzie tego robić za tak. A spłukany rewolwerowiec nie będzie mi się płacił. Tylko grabarz z kamienną miną obserwuje wszystko, bo wiele tu się jeszcze zdarzy. A on wypcha pieniędzmi kieszeni. A do miasta wraca. On już z daleka widzi grabarza w pracy. Wie, że stało przed sobą. Samotnie mu przyjdzie stawić czoło całej bandzie. Do uczrywa dobiegają krzyki dziewczyny, a wie, że bez powodu to ona nigdy tak głośno nie krzyczy. Cóż ten rewolwerowiec może jej tam pokazywać, ale pewnie pusty portfel. A nic tak nie wkurza naszych dziewcząt, jak puste portfele rzeźnieczne. Ucieka Izabel, za nim wybiega rewolwerowiec, czytając następnie. Ale szelik skończył jego decyzję. A dziewczyna powierza opłatę za swoje usługi. Zadowolona, że nie musiała krzyczeć za darmo, chowa gotówkę i czeka dalszego przejścia. A z salonu wychodzi sam Morgan. On ma złoto i złota bez walki nie uda. Ciepłego jeszcze szelifa na wszelki wypadek odmierzy grabarz. Bo dzisiaj niekoniecznie musi zwyciężyć prawo. Pomiędzy stróżem prawa a rewolwerowcem leży złoto. Po raz kolejny na tej ziemi z powodu tego błyszczącego metalu poleje się ludzka krew. Mierzą się z okiem dwóch znakomitych strzelców. Cel i strzał leży na Morgan, a dziewczyna płacze nad jego stygnącym ciałem, bo to był dobry klient i zawsze dobrze płacił za jej usługi. Kto dzisiaj tak dobrze zapłaci złoto, pozostanie w naszym mieście. Szeryf zaprowadził ład i porządek, a nie jedno miasto w Polsce chciałoby mieć takiego szeryfa, by tak sprawnie w dzisiejszych czasach wymierza sprawiedliwość. Cały zespół Rosjanty, dziękuję Państwu kochania, dziękując za przybycie i zapraszają do wspólnego zdjęcia. To aparat, można zdjęcie z rewolwerowcami, stróżem prawa, grabarzem, panną w salonu, serdecznie zapraszam. A u mamy swoje.